Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy, fajnie, że wpadliście. Mam dla was fenomenalne miejsce. Ale o jakie miejsce chodzi? Dawne zakłady górnicze imienia Juliana Marchlewskiego. Przynajmniej taka nazwa była od 1950 mniej więcej roku. Mieściła się tu dawna kopalnia cynku i ołowiu. Pozostało wiele pięknych, niesamowitych budynków, które po prostu trzeba zobaczyć. Projektu słynnych braci Zillmanów, projektantów chociażby Nikiszowca. Zakłady są fenomenalne, budynki są fenomenalne, wspaniałe. Część jest odnowionych, robi niesamowite wrażenie. Może kilka słów jeszcze o historii zakładu. Ogólnie należały do koncernu Gisze. Co to za koncern? Chociażby właścicieli, rodzina Gisze była właścicielem chociażby kopalni Gisze na Nikiszowcu, całego Nikiszowca, potężna rodzina, bardzo bogata, wielcy przemysłowcy. I teraz początkowo kopalnia mieściła się na Szarleju, jako Deutsch Blei Szarlej, Biały Szarlej, nazwy są różne. I ogólnie w wyniku powstań śląskich doszło do podziału tego Śląska, co doprowadziło do tego, że część obszarów wydobywczych właśnie Szarleja przeszło na stronę polską, co spowodowało i wymusiło wręcz konieczność budowy nowej kopalni. I tak się stało właśnie na obszarze górniczym należącym do Białego Szarleja i powstała tutaj właśnie kopalnia. Też zwana jako nowy Biały Szarlej. I doszło do tego w 1926 roku. Tak powiedziałem, budynki projektowali bracia Zillmanowie. Chyba najsłynniejsi projektanci na Śląsku. No tutaj cały czas jeszcze piękne ceglane ogrodzenie. Jedno z najładniejszych na Śląsku. Niestety większość z niego już jest zniszczone, część już zawalone, ale naprawdę piękne. Ogrodzenie jest naprawdę wspaniałe. Tutaj w tym budynku przed nami mieściła się między innymi cechownia. I teraz jeszcze tak. Przy tym budynku mieścił się główny szyb tejże kopalni. Nazwany na cześć właśnie głowy rodziny Gisze, czyli szyb Georg Gisze. W 1945 przemianowany na Chrobry. No i tutaj była główna część właśnie tej kopalni, która powstała. Później zmieniła nazwę właśnie na imienia Juliana Marchlewskiego. Później weszła pod Orzeł Biały. I bodajże w 1981 zaprzestano tutaj wydobycia, choć są różne głosy, że 84, ale do likwidacji doszło bodajże w 1985 roku. Obecnie jest tutaj wiele prywatnych firm, podmiotów. No, część tych budynków została wyremontowana, właśnie chociażby ten budynek cechowni. No i bardzo dobrze, bo robi wielkie, naprawdę wielkie wrażenie. Tutaj rzuca się przed nami hałda. Z tej hałdy jest wspaniały widok również na cały ten zakład. Robi wielkie wrażenie. Zobaczymy, czy tam dojedziemy jeszcze dzisiaj, bo mamy troszkę planów. Chciałbym jeszcze tutaj wejść właśnie na tą część zakładu, ale to za chwilę. Tak się prezentuje ten budynek cechowni, potężny, wspaniały, właśnie wyremontowany. Robi, jeszcze raz to powtórzę, robi kapitalne wrażenie. No tutaj właśnie w głębi zakładu również są piękne budynki. No będę tam chciał wejść i to pokazać. Dlatego wybrałem też niedzielę, bo tam normalnie mnóstwo pracowników gdzieś tam chodzi, różnych firm. Troszkę ciężko się tam coś robi.
Ale teraz tak, pokażę wam co dalej. Kolejne dwa pięknie wyremontowane budynki, do których idziemy. Z prawej strony jeszcze jakieś budynki mieszkalne. Myślę, że też należały do tego kompleksu, do tej kopalni. Ich bliskość przynajmniej na to wskazuje. Budynek z lewej, ten mały, to jest budynek dawnej markowni, gdzie wydawano oznaczenia właśnie górnikom. No, budynek również robi wrażenie z tą piękną wieżą zegarową. Naprawdę coś wspaniałego. Tak więc jeżeli myślicie, że w Bytomiu nic fajnego nie da się znaleźć, to jesteście w wielkim błędzie. Wspaniałe miejsca, wspaniałe zabytki. Zabytki techniki. No, takiego zakładu ciężko znaleźć. Aczkolwiek jeszcze na Śląsku jest troszkę takich miejsc. Zresztą niektóre już też wam pokazałem na kanale. Ten budynek, nie wiem do czego służył, czy był budynkiem administracyjnym. Powiem szczerze, nie wiem, nie jestem pewien, nie chcę wprowadzać w błąd. Ale tak chyba wygląda. No też jest niesamowity, wygląda przepięknie. Powtórzę to jeszcze raz, jesteśmy na terenie dawnej kopalni. To są budynki właśnie dawnego zakładu przemysłowego, wydobywczego. Tak kiedyś budowano, nie to co teraz. Fajne wejście. A na razie jest tu w miarę cisza, spokój. Nie ma tu ludzi. To jest wielki plus, żeby coś tutaj wam pokazać. No gdyby tak wszystkie remontowano, ratowano, to byłoby coś wspaniałego. I to jest troszkę odpowiedź dla tych, którzy myślą, że wszystko trzeba burzyć, wszystko trzeba niszczyć. Nie przedstawia to żadnej wartości. Bzdura. To są niesamowite obiekty. I wręcz trzeba je ratować. Bo naprawdę warto. Jeszcze element właśnie znowu tego muru. Ten tutaj troszkę w lepszym stanie. Piękny ten budynek. To trzeba po prostu przyjść i zobaczyć. Bo naprawdę, naprawdę warto. Dobra, pomału idę właśnie w głąb zakładu i myślę, że gdzieś tam się spotkamy. Tu do oka na tą cechownię. Pokażę wam, jak to widać od strony właśnie ogrodzenia. Część zakładu właśnie, który jest w głębi. Zobaczcie, jakie tam są jeszcze niesamowite budynki. Ile ich jest. Jeszcze jeden wielki komin. Zobaczymy, na ile da się tam wejść do wnętrza zakładu. Tutaj jest kolejny budynek, widać, że jest remontowany. Więc jest szansa, że sporo z tego wszystkiego przetrwa. No, również bardzo ciekawy ten budynek. Robi wrażenie i cały czas to bardzo fajne ceglane ogrodzenie. Dobra, idziemy, aby wejść do wnętrza zakładu. Do drogi wewnętrznej zakładu, tej dawnej kopalni. Jest tu mnóstwo ciekawych budynków. Nie wiem dokładnie, co zostało wpisane do rejestru zabytków oraz do czego służyły.
A ten niesamowity budynek wygląda na dawny piec. Wiem, że jakiś tutaj był. Jakiś piec był wpisany do rejestru zabytków, więc możliwe, że to. Wygląda bardzo ciekawie. I tutaj budynków jest naprawdę dużo. Ogólnie w większości z nich mają siedziby różne podmioty gospodarcze. Więc tutaj cały czas się coś odbywa. Ale spróbujemy rzucić okiem mniej więcej na to wszystko. No dużo tych budynków tutaj. Naprawdę co jeden to ciekawszy. Można tu by tak chodzić i chodzić. Tutaj jakieś zwałowisko śmieci, ale dlatego, że chyba remonty trwają tych budynków. I dlatego dużo się dzieje. Tutaj też komin. Jest pewnie jakaś kotłownia. Tutaj cały też wielki budynek. Też bardzo ciekawy. Widać z tego chyba pieca. Jest tu połączenie platformą do tej kotłowni. Widać, że coś się tu cały czas dzieje. No, nawet komin tutaj jest fajny. Fajny. Jeżeli ktoś tutaj nie był, to może tylko żałować. Ja wam polecam to miejsce. Oczywiście wszystko z głową. Tak jak powiedziałem, tutaj jest działalność, cały czas się odbywa. Więc to nie jest też tak, że można sobie tak chodzić. Ale myślę, że jak się normalnie tutaj wejdzie, to nic się złego nie stanie. Nikt nam krzywdy nie zrobi. A mnóstwo tych budynków, ten kompleks był bardzo duży, jak widać. Bardzo fajny widok jest jeszcze z hałdy, która jest z tyłu tego obiektu. Jak powiedziałem, nie wiem, czy tam dzisiaj dojdziemy na tą hałdę. Z jednej strony chcę wam to pokazać, jak ten zakład z tej hałdy wygląda, ale nie wiem, czy nam czas pozwoli i kierunek jazdy. Aczkolwiek jeszcze nie wiadomo, gdzie pojedziemy. No super to wygląda. No więc jak nie macie pomysłu na wycieczkę, wpadajcie do dawnego zakładu rodziny Gisze, do dawnego zakładu górniczego imienia Juliana Marchlewskiego w Bytomiu, bo naprawdę warto. Jednak wjechaliśmy tutaj na tą hałdę. Nie mogłem tutaj nie wejść. Fajne tu widoki. Może się to stąd fajnie podoba i naprawdę warto. Tam są żabie doły. Ale to nie o nich będzie mowa. Tutaj kończymy właśnie nasz cel wycieczki, czyli dawny zakład górniczy rodziny Gisze imienia Marchlewskiego. Dawną kopalnię cynku i ołowiu. Tutaj mamy jakiś zbiornik osadowy. No problem jest taki, że porobiły się tutaj nowe hale. Przesłoniły te co tu najfajniejszego, czyli te stare zabudowania. No szkoda, brakuje tutaj ze 20-30 metrów wysokości tej hałdy. To by było wszystko idealnie, ale i tak coś tam można zobaczyć. Coś spróbuję wam przybliżyć, jak to tutaj wygląda. Może zobaczymy, co za oknem będzie. O, tutaj mamy tą markownię. Fajnie, te dwa budynki tutaj stąd widać. No i co, pomalutku będziemy kończyć. Kolejny wypad, kolejny zakład, kolejny zabytek techniki.
wspaniały kompleks obiektów właśnie dawnej kopalni cynku i ołowiu. Tutaj jeszcze wejdę 2 metry do góry. Jeszcze jest taka możliwość. Jestem na najwyższym miejscu właśnie tej hałdy. Więc rzucimy jeszcze okiem na te obiekty z drugiej strony. Tak one się tutaj prezentują. A szkoda, że są tak zasłonięte. Ale nie można mieć wszystkiego. Jeszcze rzucimy okiem na panoramę tutaj. Ten zbiornik osadowy. Również dość fajnie zrobione, zadrzewione. Fajnie wygląda. No i co? Wszystko będzie z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, wpadajcie tutaj. Zobaczcie ten piękny zakład. Wpadajcie do Bytomia. Pięknych miejsc nie brakuje. Wychodźcie z domów. Pogoda jest świetna. Świetna się nadaje do wypadów. I oglądajcie to, co fajne, to, co ciekawe. Bo naprawdę jest mnóstwo miejsc, które warto zobaczyć. Tutaj z komina jeszcze dym. Tak przystało na dawny zakład. Dym, komin muszą być. Dobra, wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.